Cześć. Dzisiaj będzie znowu historia smutna. Historia, której już przelotnie wspomniałam, kiedy opowiadałam o Tetmajerze. Będzie opowieść o pewnej krakowskiej modelce. Modelce młodopolskiej, prostej dziewczynie z tak zwanego ludu, która pozowała dla Kossaka, dla Wodzinowskiego, Stachiewicza i innych malarzy tamtego okresu w Krakowie. Nazywana była Piękną Zośką, pochodziła z rodziny Frontczaków, potem wyszła za Palucha, będę o tym opowiadać. I możecie, no jestem pewna, że znacie jej twarz. Tutaj dla tych, którzy nie słuchają na Spotify'u, jest na okładce podcastu, ale ona była na bardzo wielu obrazach tamtej epoki u wielu malarzy. Było to bezpośrednio po I wojnie światowej, kiedy była ona jedną z bardziej popularnych modelek malarzy krakowskich. Trafiła w to środowisko ze względu na jakieś tam znajomości swojej matki, ale także dlatego, że była nadzwyczajnie oszałamiająco piękna. Miała piękną, soczystą urodę, zwykle pozowała w krakowskim stroju, nigdy nie pozowała nago. I choć miała ciemne włosy, na przykład Stachiewicz malował ją jako blondynkę, bo po prostu wolał blondynki. Do dziś jej portrety możemy zobaczyć w bardzo wielu miejscach. W 1921 roku wyszła za mąż. Za Macieja Palucha. Maciej Paluch był szewcem spod krakowskich Zesławic. Był mężczyzną agresywnym. Był pijakiem. Sąsiedzi się go bali i go unikali, bo nigdy nie było wiadomo, co mu strzeli do głowy. I nie wiem, dlaczego Zosia wyszła za Macieja. Kiedy za niego wyszła, miała niewiele ponad 20 lat i była już rozpoznawalną postacią w światku malarskim Krakowa. Stała się szybko, ponieważ była taka piękna, ulubioną modelką krakowskich malarzy. Po ślubie Paluch wprowadził się do mniej więcej 3-hektarowego gospodarstwa, które należało do rodziny Pięknej Zośki, czyli do niej, w podkrakowskiej Dłubni. Dzisiaj jest to część jakby wzgórz Krzasławickich Krakowa. Ale w małżeństwie, co możemy powiedzmy domyślać się bardzo łatwo, od początku układało się bardzo źle, bo Paluch był no potworem. Frontczakówna chodziła pozować do malarzy, a Paluch był chorobliwie zazdrosny i nie mógł tego znieść. Koledzy oczywiście i sąsiedzi pomagali tej aferze, ponieważ snuli różne historie dotyczące tego, co też piękna Zosia może robić z panami malarzami. Szybko więc zaczął żonę bić. Awanturował się. Żądał od żony posłuszeństwa, nic w sumie w zamian nie dawał, bo był leniwym, brudnym typem, który naprawdę słynął z tego, że był potworną, agresywną, pijaną fleją. Na dodatek żądał od żony ciągłego seksu, którego ona nie chciała, czyli no, nazwijmy to po imieniu, gdybyśmy mogli to zrobić na YouTubie, nazwalibyśmy to na literę G słowem, którego mi użyć tu nie wolno, ale była to po prostu przemoc seksualna, regularna. Zosia rodziła prawie co roku. Z czworga dzieci przy życiu pozostało jednak tylko dwoje. Z jakich powodów? Tego nie wiem. Być może z powodu po prostu biedy w domu, bo jedyną osobą, która tam zarabiała, była Zosia, która chodziła do malarzy i jej za to płacili. Ale Paluch głównie pił. Mówiła, że się mężem brzydzi i że nie ma on sumienia, że bił i głodził ją i dzieci, być może z tego powodu umierały. W pewnym momencie, chcąc załagodzić jakby spory, Zośka przestała pozować, choć był to niemal jedyny dochód gospodarstwa. Mimo że była wciąż piękna po tych wszystkich porodach, to w ogóle chciałam tylko powiedzieć. I to jednak, jak możemy się domyślać, Palucha niespecjalnie uspokoiło. W pewnym momencie nawet przepisała na niego 1/4 tego gospodarstwa, a on nadal bił coraz więcej, pił coraz więcej, zabierał jej jedzenie. Siostra Zosi opowiadała, miała na imię Honorata,
że siostra przychodziła do niej z prośbą o jedzenie, bo mąż chował przed nią wszystko, co było w domu. W 1926 roku miała dosyć. Wyprowadziła się, pobita po raz kolejny z tymi dziećmi, które jej zostały, do swojej ciotki, Katarzyny, w Krakowie. I wniosła, proszę zobaczyć, jakie miała samozaparcie, pozew do sądu alimenty. I odwołanie tej darowizny, tego gospodarstwa, z powodu oczywiście przemocy, którą Paluch stosował. Sąd zasądził alimenty od Palucha, ale jak możecie się domyślać, Paluch ich nie płacił. Paluch nie był skłonny po prostu wypuścić żony z rąk. Był pamiętliwy, mściwy. Kilka lat wcześniej zresztą podpalił dom sąsiada tylko dlatego, że ten nie chciał wydać za niego swojej córki, to jeszcze przed ślubem z Zośką. Zaczął nachodzić dom ciotki, zaczął grozić śmiercią nie tylko żonie, ale też właśnie ciotce i ta się wystraszyła i Zośka musiała wynająć po prostu na Grzegu Rzeckiej w Krakowie pokój. Kiedy Paluch przestał płacić alimenty bardzo szybko, po paru miesiącach, ta musiała do niego chodzić, by upominać się o pieniądze. Ten oczywiście zwykle brała ze sobą kogoś, bo bała się go po prostu do towarzystwa, ale oczywiście Paluch głównie odgrażał się i oczywiście nie płacił. Wiosną 1927 roku Paluchowa spotkała męża w Krakowie i zażądała pieniędzy. Dowiedziała się wtedy od niego, że będzie miał on 350 zł od niejakiego Pawła Sojki. Niech więc Zosia przyjdzie w niedzielę do Dłubni 15 maja, to ten jej wtedy wypłaci. Podobno w niedzielę 15 maja 1927 roku pogoda była bardzo ładna. Mieszkańcy Dłubni cały dzień przebywali na zewnątrz, było bardzo ciepło i widzieli, jak Zosia przechodziła koło 14 przez wieś i weszła do swojego gospodarstwa. Widziano też, jak Paluch wyszedł jej naprzeciw i wziął ją podobno w ramiona i wprowadził do domu. I to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział modelkę krakowskich malarzy. Dwa dni później gospodyni Paluchowej, ta, u której ta wynajęła pokój, zaczęła się niepokoić, że ta nie wróciła. Nie wiem, co z dziećmi, być może dzieci zostawiła właśnie z gospodynią i ta dlatego się zaniepokoiła, że ciągle się musi tymi dziećmi zajmować. Złożyła więc doniesienie na komisariacie w Krakowie. To samo później zrobiła matka, która wybrała się do Palucha, by ze swoim zięciem, zresztą na wszelki wypadek, no bo wiadomo, Paluch był potworem. I ten poinformował, że tak, że ona była u niego w 14, czy tam 15 maja od 14, ale potem poszła do Krakowa. Jak się pewnie domyślacie, matka nie była głupia. To w ogóle były mądre kobiety. I też doniosła do prokuratury, sugerując, że prawdopodobnie Zosia zginęła z ręki małżonka. Policja zaczęła poszukiwać Zosi Paluchowej. Nie tylko dlatego, że tak należało, ale podejrzewam, że ponieważ Zosia Paluchowa była dosyć znana w Krakowie, to policja dosyć szybko potraktowała sprawę poważnie. 20 maja policjanci złożyli wizytę mężowi Zosi. I dokonali oględzin wnętrza domu, które doprowadziły do dosyć ciekawych wniosków, bo w izbie znaleziono liczne świeże ślady krwi. Była też świeżo wyprana i jeszcze mokra koszula Palucha, na sznurze w izbie wisiały niedawno prane spodnie z plamami krwi na kieszeniach, ponieważ Paluch nawet uprać porządnie i posprzątać nie umiał. Obok pieca leżała siekiera z dokładnie wymytym styliskiem. Mimo, że obuch siekiery był zardzewiały, dwie inne siekiery były brudne i pokryte kurzem. Tylko ta jedna została umyta. Ślady krwi znajdowały się też na piecu. Na dolnej części drzwi w izbie były widocznie świeżo szorowane, a mimo tego była na nich rozmazana krew, jakby mokrą szmatą. W sieni były krwawe plamy w kształcie odbitych palców i
i na innych drzwiach duża plama krwi, odbicie prawie całej ręki. Paluch Fleja nigdy nie sprzątał, więc jak już zabrał się za sprzątanie po morderstwie, to nawet tego zrobić nie umiał. Obejrzano także stajnię, która była częścią tego samego budynku, bo paluchowie mieszkali w takiej dwuizbowej chacie, gdzie w jednej części by mieszkały po prostu zwierzęta. I tam również było 5 plam krwi stanowiących odbicie dłoni. Szwagier Palucha, Marcin, zeznał, że 16 maja wracał z Krakowa i wstąpił do domu w Dubni, do Palucha, i zobaczył, jak ten na podwórzu myje skrzynię. Widział też 2 wyprane koszule, a w izbie zaskoczył go, że robi porządek. Był zaskoczył, bo Paluch nigdy nie sprzątał. Zwykle na ziemi w izbie leżał gnój, mieszkały tam 2 kozy, a Paluch spał na strychu. Wiecie, no takie zwierzę trochę. Zdziwiło go zupełne milczenie Palucha także na temat żony, bo ten zazwyczaj nadawał na nią, aż się kurzyło, a tym razem milczał jak zaklęty. Sędzia, powiedzmy, nie miał większych wątpliwości. Wziął Palucha do aresztu i zaczęto badania tego, co znaleziono. Nie było oczywiście wtedy badań DNA, nie można było wiele zbadać, ale potrafiono już stwierdzić, czy krew jest ludzka, czy zwierzęca. I Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdził, że istotnie plamy są z krwi ludzkiej. No, nie było to jakby prawdopodobnie trudne do domyślenia się, ale należało mieć dowody. Oczywiście Paluch zaprzeczał, że kiedykolwiek bił żonę. No to w ogóle, no wiecie. Policja zaczęła przeszukiwać okolice domu, a który stał nad rzeczką Dłubnią. Mniej więcej 800 kroków od domu była rzeczka. 22 maja, w pierwszym dniu przeglądania koryta rzeczki, wyłowiono kawałek kobiecej piersi. Drugiego dnia śledzione, jelita i żołądek zawierający kawałek strawionego ziemniaka. Trzeci dzień przeszukiwań, we wtorek, znaleziono na brzegu rzeki płuca ludzkie pokrojone na kawałki i przykryte ziemią. A jeden z mieszkańców Dłubni znalazł lewe udo z lewym pośladkiem i kobiecymi narządami rodnymi. Inny znalazł część brzucha z widocznym pępkiem i bliznami poporodowymi. A 5 czerwca wyłowiono prawy pośladek, prawe udo, bark prawy i ramię prawe oraz podudzie prawe ze stopą. 15 czerwca, miesiąc po zaginięciu Paluchowej, znaleziono w wodzie bark i ramię lewe. Nie odnaleziono nigdy głowy, klatki piersiowej z sercem, wątroby, nerek oraz 2 przedramion i rąk. Ta stopa, którą znaleziono, była rozstrzygająca w identyfikacji, ponieważ siostra Paluchowej rozpoznała bardzo charakterystyczny, nadmiernie długi drugi palec u nogi Zosi. 17 listopada 1927 roku prokuratura oczywiście wniosła akt oskarżenia przeciwko Paluchowi, który do końca nie przyznawał się do winy. Twierdził, że to żony wina, że w ogóle ich małżeństwo się rozpadło, że wyprowadziła się do bez powodu, że co prawda ją czasami skarcił, rozumiecie, skarcił, to jednak, no wiecie, to nie był powód, żeby się od razu wyprowadzać. Po procesie, który nie był zbyt długi i było wystarczająco dużo dowodów, wymierzono Paluchowi karę 15 lat ciężkiego więzienia z twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę popełnienia zbrodni. Złożył Paluch zażalenie i sąd obniżył mu karę do 12 lat z identycznymi obostrzeniami tej ciemnicy. I Paluch osiadł w więzieniu w Nowym Wiśniczu, który był jednym z najcięższych więzień. I tak nie odsiedział całej kary. 24 grudnia 1937 roku, jeszcze przed wybuchem II wojny, Paluch został zwolniony przedterminowo i nie wrócił już na wieś. Przebywał w przytułku braci Albertynów w Krakowie, potem handlował szmatami i pustymi flaszkami, sprzątał w zakładzie fryzjerskim w Krakowie,
A pod koniec życia był dziadem kościelnym przy kościele świętego Marka w Krakowie i skupywał szmaty i makulaturę, mieszkając w Podgórzu w suterenie, i zmarł 9 lipca 1960 roku niedaleko swojej szopy ze szmatami. Nieżywego znaleziono go wśród tlejących się szmat. Zmarł wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Przeżył piękną Zosię o 33 lata, podczas gdy Zosia nie dożyła nawet 30. Muza krakowskich malarzy, możecie oglądać jej piękną twarz na bardzo wielu obrazach. Zresztą malarze zeznawali także w tym procesie, przyznając, że była ona wspaniałą kobietą, która absolutnie nigdy nie pozowała nago, bo to było wtedy ważne dla opinii publicznej, i wszyscy jej szczerze żałowali. Nie wiem, dlaczego ona wyszła za palucha. Dziwne to były czasy, ale na pewno została uwieczniona, choć pewnie marna to pociecha. I taki był koniec krakowskiej muzy. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.